Pokój i dobro. Witam wszystkich na 89. spotkaniu z cyklu Głos Biura Promocji Kultu Męczenników z Parakoto. Dzisiaj mamy 3 maja 2022 roku i znajdujemy się w miejscowości Miłomłyn w parafii pod wezwaniem świętego Bartłomieja. W tej to parafii dzisiaj odbywają się uroczystości przekazania relikwii pierwszego stopnia pierwszych polskich misjonarzy męczenników błogosławionego Michała Tomaszka i błogosławionego Zbigniewa Strzałkowskiego. Dodajmy też, że dzisiaj mamy uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Naszą pielgrzymkę z relikwiami do tej parafii rozpoczynamy od tego miejsca, od miejscowości Iksajny, gdzie jest postawiona kapliczka upamiętniająca wydarzenie z 20 czerwca 1966 roku, gdzie władze komunistyczne ukradły obraz z rąk prymasa tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego. Obraz ten pielgrzymował po całej Polsce. I to miejsce właśnie upamiętnia to przykre wydarzenia dla Kościoła katolickiego. Zapraszam wszystkich do obejrzenia relacji z dzisiejszych wydarzeń.
Kościoła Polskiego i ojca Michała Tomaszka. Pozwólcie, że przeczytam dekret prowincjalny w tej sprawie. Prowincja o prowincji świętego Antoniego Paderskiego, błogosławionego Jakuba Chrzczenny, zakonu braci mniejszych konwentualnych Franciszka w Polsce. Niniejszym przekazuje relikwie pierwszego stopnia błogosławionego Zbigniewa Szczałkowskiego i błogosławionego Michała Tomaszka oraz certyfikaty postulatora generalnego dla parafii pod wezwaniem świętego Bartłomieja miłą płynnie dla Kraków 3 maja bieżącego roku podpisany ojciec Marian Gołąb prowincją. Nie będzie Pan uwielbiony za ten dzień i za ten wielki dar, jaki nasza parafia otrzymuje. W relikwiach świętych błogosławionych uczenników Zbigniewa i Michała. Bogu niech będą dzięki. Bardzo serdecznie dziękujemy. Są Franciszkami za to, że przekazali do naszego Kościoła na zawsze relikwie swoich współbraci męczenników. Wdzięczni Panu Bogu pragniemy, by ci, którzy od dnia dzisiejszego będą naszymi nowymi patronami, byli tymi, którzy przed Panem Bogiem mówić będą o nas, o naszych sprawach. Przedstawiać Panu Bogu nasze prośby. My zaś pragniemy włączyć naszą modlitwę w wielkie dzieło, krucjatę. Która przed Panem Bogiem będzie trwać w intencjach o zachowanie świata wszystkich ludzi dobrej woli, od nienawiści, przemocy i terroryzmu. Niech Pan będzie błogosławiony za dzisiejszy dzień. I to już wszystko w tym spotkaniu. Zapraszam na następne. Zapraszam do oglądania stron internetowych poświęconych męczennikom. Linki znajdzie się na końcu tego filmu. Zapraszam również do subskrypcji kanału Michał i Zbigniew. Dzięki temu będziecie na bieżąco otrzymywać informacje o wszelkich nowych, pojawiających się materiałach na tym kanale. Niech bracia męczennicy wszystkim Wam błogosławią i wypraszają wszelkie łaski potrzebne każdemu. Pokój i dobro. Na wieki są, oni tutaj są, są nadziei promiennym znakiem. Ich krew do nowego życia budzi nas. Oni tutaj są.